Wyobraź sobie, że zaczepia Cię ktoś na ulicy i mówi tak, 50 podzielone przez 5 równa się i puste pole. Co byś sobie pomyślał o takim równaniu w odniesieniu do mnożenia? Jakąkolwiek liczbą jest to podkreślenie, jeżeli pomnożymy ją razy 5, to w wyniku powinniśmy otrzymać 50. Możemy pomyśleć sobie tak, co pomnożone razy 5 daje w wyniku 50? I pewnie wiecie, że 10 razy 5 równa się 50. 10. W takim razie 50 podzielone przez 5 musi być równe 10. Mam nadzieję, że widzicie tę zależność. 50 podzielone przez 5 równa się 10. W takim razie 10 razy 5 równa się 50. 10 razy 5 równa się 50. Można też zrobić to od drugiego końca. Ile to będzie 50 podzielone przez 10? 50 podzielone przez 10 będzie się równało 5. Skąd to wiem? Bo 5 razy 10 równa się 50. Zróbmy to jeszcze raz na innych liczbach. Powiedzmy, że znowu podchodzi do was ktoś na ulicy i mówi tak: coś podzielone przez 2 równa się 9. W jaki sposób dowiedzielibyście się, ile to jest to coś? Jakaś liczba podzielona przez 2 daje w wyniku 9. Jeżeli podążymy tym samym tokiem myślowym, co tutaj, 50 podzielone przez 5 równa się 10, więc 10 razy 5 równa się 50, to z tego równania wynika, że 9 razy 2 musi się równać puste pole. Coś. Wiemy, ile to jest 9 razy 2 to 18, czyli to coś musi się równać 18. 18 podzielone przez 2 równa się 9. To wszystko bardzo dobrze opisuje wzajemne zależności pomiędzy osiemnastką, dwójką i dziewiątką. Dwie dziewiątki to osiemnaście, dziewięć dwójek to też osiemnaście. Albo inaczej, gdybym chciał podzielić osiemnaście na dwie grupy, to każda grupa składałaby się z dziewięciu elementów, albo gdybym chciał podzielić osiemnaście na grupy dwuelementowe, to takich grup byłoby dziewięć. Jakkolwiek na to spojrzeć, 18 podzielone przez 2 równa się 9, a 9 pomnożone razy 2 równa się 18. Zróbmy jeszcze jedno podobne. Ten natrętny gość zaczepia Was po raz trzeci na ulicy i mówi tak: 12 podzielone przez coś równa się 3. Ile to będzie? To coś. I znowu 3 razy coś równa się 12. 3 razy puste pole, razy ta nieznana liczba równa się 12. 3 razy co równa się 12, 3 razy 4 równa się 12, w takim razie 12 podzielone przez 4 równa się 3.